Szanowni Państwo, zapraszam na protesty z udziałem mieszkańców, nauczycieli, jak i dzieci chodzących do warszawskich szkół, które mają być zlikwidowane w najbliższy czwartek na Radzie Warszawy. Będą na pewno co najmniej 4 takie protesty w dzielnicach Bielany, Praga Południe, Praga Północ i Żoliborz. Wszystkie miejsca są w wykazie na stronie warszawskipis.pl. Proponujemy jako radni Prawa i Sprawiedliwości, pani prezydent, następujące rozwiązanie. Zamiast likwidacji placówek oświatowych, skupmy się na zmniejszeniu administracji w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Jeżeli 7677 osób, które pracowały na dzień 31 grudnia 2011 roku w Urzędzie Miasta, zmniejszymy zatrudnienie o 50 osób, wtedy przyniesie to oszczędności taka operacja w wysokości 3 900 000 zł, czyli prawie 4 miliony złotych możemy uzyskać z likwidacji bardzo niewielkiej liczby etatów. Myślę, że śmiało obecną administrację Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy możemy nazwać biurokracją i ograniczenie tych wydatków, zamiast szukając ich na likwidacji szkół, należałoby sięgnąć do tych 50 etatów. I zlikwidowanie w skali całego miasta jedynie 50 etatów urzędniczych spowodowałoby większe oszczędności dla budżetu miasta, a przede wszystkim dla mieszkańców Warszawy, niż likwidacja placówek oświatowych. I to jest sprawa, do której myślę ratusz powinien odnieść się do tej naszej propozycji i powiedzieć, czy wolą likwidację szkół, czy likwidację 50 etatów urzędniczych.